30 sierpień 2023 roku, mecz na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego. Nik Pytlak w bramce, Wadim Zjadtinow w polu, później także Erik Migacz, Konrad Korba, Mateusz Sobiesielski, który jest kapitanem. W polu będziemy oglądać takich zawodników jak Marek Górecki, Robert Rzeczycki, Wiktor Smoczyk, Serhii Dobria. Spotkaniem jednak tutaj oglądaliśmy wspólnie, jak ta murawa wygląda. Trener wałbrzyskiej drużyny, tej Górnika Wałbrzych oczywiście, był bardzo zadowolony, a tutaj bardzo niebezpieczna sytuacja. Chciał przedostać się pod pole karne Sobiesielski. Niezły strzał, pierwsza interwencja Gałka w tym meczu. Nogi do nogi, to się może podobać. Trochę teraz tutaj brakowało tego, by to mogło skończyć się inaczej, ale samo uderzenie przepiękne. Kolejny dribbling, raz, drugi, trzeci, czwarty zawodników pokonany. Gałek w kapitalnej interwencji teraz ratuje Zagłębie od straty drugiego gola. Teraz Alder sam świetnie przed polem karnym. Gałek z problemami, ta piłka odskoczyła mu z dłoni. Jeszcze jedna interwencja bramkarza. Już niewiele tutaj jednak uda się zrobić, chyba że to dośrodkowanie. Nie ma spalonego, jest okazja i będzie gol. Nie ma bramki, ależ teraz szczęście mają gospodarze. Chwilę, bo już Korba przed szansą. Doskonała teraz piłka w polu karnym. Teraz tutaj wielkie zamieszanie. Krzysztof Śmieszek może być na pewno niezadowolony po tej interwencji Beniamina Mlostka. Meczu. Krynicki i Sobiesielski nie trafia w piłkę, za to jeszcze jedno uderzenie i Gałek. Byłoby nam szalenie trudno, kapitalnie teraz Krawczyk tutaj minął na małej przestrzeni, aj, ta piłka odbija się jeszcze, uderzenie. A tutaj za chwilę będzie trzeci gol, bardzo udane dośrodkowanie. Dwa strzegą, tylko że to jednak, jak się okazuje, rywal zdecydowanie z wyższej półki dzisiaj przyjechał na Dąbrowskiego. Jeszcze Wyszyński, jeszcze jest Sobieszelski i jest gol. Krawczyk, do kogo ta piłka? Krótko, płasko, Korba, spokojnie, delikatnie, Koblański, Krawczyk i... no i gol, bo cóż więcej tutaj mogło się wydarzyć. A to niestety ewenement. Teraz przechwyt, tłuścik. Ajej! Mówi to, że trochę lepiej Górnikowi będzie przygotować kolejną akcję. Tłuścik przed szansą na gola. Ich też raz jeszcze Daniel Gałek. Jeszcze jedna próba strzału. No i teraz wreszcie była to taka sytuacja, o której gospodarze będą mówić z rozrzewnieniem. Dośrodkowanie, nie ma tam jednak chyba opcji na zakończenie tej akcji. A i proszę, jest gol z tego, co widzę. Michał Krynicki, ręka w górze, a więc płaskie, miękkie dośrodkowanie, tylko tutaj brakowało strzału. Jest jeszcze jedno raz piłka po trafieniu, po uderzeniu Krawczyka zatrzymuje się na słupku. No tam Kobylański ma tam tłuścika, zdecydował się zagrać pole karne, nie ma spalonego. I jeszcze też te bramki Tuścik dzisiaj w tym meczu nie jest w stanie strzelić.